skomplikowana historia pierwszej połowy XX wieku. Polska w dwudziestoleciu międzywojennym nie była monolitem. Narażona na nieustanne prowokacje ze strony Związku Sowieckiego i Niemiec, druga RP nie mogła się harmonijnie rozwijać. Każda decyzja, każda inwestycja i każdy ruch na arenie międzynarodowej były dla Polski na wagę złota. Każde niepowodzenie, choćby najmniejsze potknięcie i przemiany w polityce światowej skutkowały zaś tarciami wewnętrznymi. Klasa polityczna, choć całościowo niewątpliwie patriotyczna, nieustannie spierała się o kształt odrodzonej Polski. Spory i właśnie podgrzewały i tak gorące temperamenty Polaków. Wyjątek stanowił drugi rząd Władysława Grabskiego, powołany jako rząd skupiający ekspertów oraz rząd, który miał wyprowadzić Polskę z kryzysu pierwszej połowy lat 20. Spory polityczne jednak nie ustały. W maju 26 roku część Wojska Polskiego skupiona wokół marszałka Józefa Piłsudskiego wypowiada posłuszeństwo prezydentowi i premierowi. Po kilkudniowych walkach siły rządowe ustępują. Rząd Wincentego Witosa i prezydent Wojciechowski podają się do dymisji. Rozpoczynają się 13-letnie rządy sanacji. Wysokiej rangi oficerowie, którzy opowiedzieli się po przegranej stronie polsko-polskiego konfliktu, często byli odsuwani. W tajemniczych okolicznościach umiera generał Rozwadowski, nie pozostawia po sobie śladu i ginie generał Zagórski. Jest to czas niezwykle trudny do ocenienia jednoznacznie z moralnego punktu widzenia. Po obu stronach wewnętrznego sporu stali w końcu bohaterowie walk o niepodległość. Historia nie jest czarna albo biała, przywdziewa tylko różne odcienie szarości. Polska, targana wewnętrznymi problemami, nieustannie zagrożona przez Związek Sowiecki i Niemcy, potrzebuje dowodów legitymujących jej istnienie. Czegoś, co zwiększy jej prestiż na arenie międzynarodowej i zada kłam pod szeptą, że jest, cytat, pokracznym bękartem Traktatu Wersalskiego. XX wiek to czas, w którym nieustannie rośnie popularność sportu. Ludzie na całym świecie czekają na kolejne igrzyska olimpijskie. W Europie powstają kolejne kluby piłkarskie. Rośnie zainteresowanie sportami zimowymi, szermierką, walkami bokserskimi. Nic więc dziwnego, że sukcesy na arenie sportowej mogły przynieść Polsce prestiż i rozgłos. W ciągu tych niecałych 20 lat niepodległej państwowości Polacy zaznaczają swoją obecność na wielu międzynarodowych turniejach i zawodach. Olbrzymią popularnością cieszy się piłkarz Ernest Wilmowski oraz olimpijczycy Janusz Kosociński i Halina Konopacka. Wilmowski zasłynął tym, że podczas mundialu w 1938 roku strzelił aż 4 bramki reprezentacji Brazylii oraz tym, że był wielokrotnym królem strzelców w polskiej ekstraklasie. Po wybuchu II wojny światowej kończy się jednak polska karta w jego karierze. Zdaniem wielu, Ślązak zaprzepaścił swój życiowy dorobek, przyjmując ofertę III Rzeszy i grając w czasach okupacji w nazistowskich barwach. W ten sposób miał uchronić się przed represjami. Do takiej postawy namawiał go zresztą jego trener z przedwojennej reprezentacji Polski. Z drugiej strony
Tak postępowanie piłkarza oceniał dziennikarz sportowy, uczestnik Powstania Warszawskiego Bohdan Tomaszewski. My tu jesteśmy w Polsce, Armia Krajowa, walka podziemna, a on sobie tam gra w barwach niemieckich. A więc słowo zdrajca nie jest całkowicie nie na miejscu, ale niełatwo rzuca się to słowo. Zupełnym przeciwieństwem był olimpijczyk Janusz Kusociński, który jako ochotnik zgłosił się do służby w Wojsku Polskim we wrześniu 1939 roku i został ranny podczas walk w obronie stolicy. Po przegranej kampanii zaangażował się on w działalność konspiracyjną, za co ostatecznie został zamordowany w Palmirach w 1940 roku. Przykłady Wilmowskiego i Kusocińskiego pokazują, jak trudna i skomplikowana może być historia. Historia sportowca, zwłaszcza w czasie wojny. Jedną z najbardziej prestiżowych dziedzin sportowych pozostawało jeździectwo. Polacy, wychowani na powieściach Henryka Sienkiewicza, darzyli kawalerię szczególnym uczuciem. Zwycięstwa ułanów w wojnie z bolszewikami i błyskotliwe triumfy, takie jak ten pod Komarowem w 1920 roku, tylko potęgowały ten wyjątkowy sentyment. Nic więc dziwnego, że polska kadra jeździecka składała się głównie z ułanów, którzy jak nikt potrafili harmonijnie współpracować z wierzchowcą. Jedną z ważniejszych postaci w tej dziedzinie sportowej był Henryk Dobrzański. Postać o wyjątkowym i ciekawym życiorysie. Już jako 17-latek zgłosił się on do Legionów Polskich. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości walczył w wojnie polsko-ukraińskiej, a za odwagę i waleczność w wojnie z bolszewikami został 4-krotnie odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari. Dobrzański w latach 20. wielokrotnie reprezentował Polskę w zawodach jeździeckich i hipicznych. W 25. roku wraz z 3 innymi jeźdźcami zdobył prestiżowy Puchar Narodów, a jego talent docenił książę Wali, który będąc pod wrażeniem umiejętności polskiego oficera wręczył mu złotą papierośnicę z dedykacją The Best Individual Score of All Officers of All Nations. W 1927 roku Dobrzański otrzymał awans i już jako major kontynuował karierę ułana w Wojsku Polskim. Zaś rok później major wszedł w skład polskiej reprezentacji na Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie. To kolejny przykład wyjątkowej bliskości wojska ze światem sportu. Lata 30. upłynęły Dobrzańskiemu pod znakiem ułańskiej służby. Jednak czarne chmury nad majorem zebrały się już pod koniec tej dekady. Najpierw niepowodzenie w życiu prywatnym zakończone upadkiem małżeństwa w 1937 roku. Później, na skutek kawaleryjskiego trybu życia przyszło zaniedbanie obowiązków służbowych. Nie umknęło to uwadze przełożonych majora Dobrzańskiego. Najpierw został przeniesiony w stan nieczynny, a później w stan spoczynku. Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja, trawiona w wojnach, na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Zbliżająca się wielkimi krokami wojna miała być największym sprawdzianem dla Wojska Polskiego. Materiałowa przewaga III Rzeszy stawiała Polskę w niesamowicie trudnej sytuacji. Potrzebny był każdy żołnierz, zwłaszcza tak utalentowany i doświadczony jak oficer kawalerii. Na początku września 1939 roku Henryk Dobrzański pozostawał jednak bez przydziału. Nie oznaczało to jednak, że nie podejmie się walki.
W dzisiejszym programie Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość porozmawiamy o życiu i walce majora Hubala, dowódcy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego. Ja nazywam się Radosław Lech, a ze mną w studiu doktor habilitowany Karol Sacewicz, Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz olsztyńska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość. Panie profesorze, jak z perspektywy majora Dobrzeńskiego wyglądał wrzesień i październik 1939 roku? Bo wiemy, że był bez przydziału na początku września jeszcze. Tak. 31 lipca 1939 roku major Dobrzeński przeszedł w stan spoczynku i tak naprawdę w tej atmosferze przedwojennej sierpnia 1939 roku objęła go mobilizacja. I major Dobrzeński jako kawalerzysta trafia do formowanej Brygady Rezerwowej Kawalerii Wołkowysk. Ta brygada będzie składała się z trzech pułków kawalerii, 101, 102 i 110. I właśnie do tego 110 pułku kawalerii zostanie przydzielony major Dobrzański. Ta brygada będzie formowana w Białymstoku, ona będzie zmierzała w kierunku Wilna. Tutaj nastąpi agresja sowiecka, która tak naprawdę całkowicie zdewastuje polskie plany prowadzenia działań obronnych w stosunku do III Rzeszy. Walka na dwa fronty całkowicie w wymiarze operacyjnym zdewastowała koncepcję sztabu naczelnego wodza, ale w ogóle nie tylko koncepcje operacyjne, ale i realne możliwości stawiania oporu. I po stoczonych walkach z Armią Czerwoną, próbie odejścia od Armii Czerwonej, oddziały właśnie tejże rezerwowej brygady kawalerii będą kierowały się w kierunku Puszczy Augustowskiej, z założenia kontynuowania dalszych działań zbrojnych. I tutaj okaże się, szanowni państwo, że zostanie podjęta decyzja o rozwiązaniu brygady przez jej dowódcę podpułkownika Jerzego Dąbrowskiego. Major Henryk Dobrzański nie podporządkuje się rozkazom swojego przełożonego. Z części pułku, w którym służył, czyli 110 pułku łanów i części żołnierzy ze 102 pułku łanów, sformułuje taki wydzielony oddział, w którym postanawia kontynuować walkę, idąc na odsiecz oblężonej w Warszawie. Taka trochę kmicicioska decyzja, bo dwa poszarpane, niepełne pułki kawalerii nie mogły w ogóle odmienić losów ani tej kampanii, ani też oblężenia Warszawy, ale wynikała bardziej z jakiejś potrzeby ducha. Też była konsekwencją takiego charakteru bohatera naszej dzisiejszej audycji, który po prostu jedyny sens widział w kontynuowaniu walki zbrojnej. I idzie w kierunku tej Warszawy. Niestety stolica kapituluje i tak naprawdę wtedy major Dobrzański podejmuje decyzję o tym, aby ze swoimi podkomendnymi ruszyć w kierunku granicy z Węgrami lub Rumunią, czyli skierować się na południe. I to się okazało niemożliwe, bowiem szlaki komunikacyjne, obszar był już zajęty przez jednostki niemieckie, dalej na wschód operowały jednostki sowieckie, więc tak naprawdę pojawianie się bądź co bądź dużego zgrupowania wojska mogło być łatwo zauważone przez różnego rodzaju jednostki rozpoznania wojsk nieprzyjaciela, a tym samym oznaczałoby to podjęcie działań odwetowych przez przeciwnika. I to zadecydowało, szanowni państwo, że ten oddział malał, aż w 1939 roku, na początku października 1939 roku, dociera w rejonu Bodzentyna oddział majora Dobrzeńskiego, ale to już jest tak naprawdę troszkę grupka większa niż pluton, 35-36 żołnierzy. I wówczas major Dobrzeński postanawia, że będzie kontynuował walkę zbrojną. Bo w międzyczasie też dochodzi informacja do majora Dobrzeńskiego, że Warszawa padła, tak? Tak, znaczy ta informacja, że Warszawa padła, już dotarła do niego w momencie, kiedy on z Puszczy Augustowskiej próbuje iść w kierunku Warszawy. Pod koniec września 1939 roku. Później podejmuje decyzję o tym, aby ruszyć na południe. Ale ten oddział mu się wykrusza, a ludzie odchodzą, zostaje mu tak naprawdę garstka. No to ten pluton 35-36 żołnierzy i wtedy on postanawia, że przeczeka. Uznał, że właśnie należy przeczekać w Górach Świętokrzyskich do wiosny 40 roku. Dlaczego ten magiczny rok 40, ta wiosna 40 roku? Przede wszystkim istniało w polskich kołach wojskowych i tych przechodzących już w konspirację, ale również w społeczeństwie polskim przeświadczenie, że na wiosnę ruszą alianci, że ta wojna, której doświadczyła Polska latem i jesienią 39 roku, to jest ten element przejściowy.
jakiś wstępny do większego konfliktu, a nie oszukujmy się. 1 września doszło do wybuchu wojny niemiecko-polskiej, która 3 września stała się wojną już ogólnoświatową, tak? Wraz z wejściem aliantów Francji i Wielkiej Brytanii do tego konfliktu, a za Wielką Brytanią poszły dominia brytyjskie, a więc ten konflikt rozlał się na cały glob, na cały świat i liczono się z tym, że na wiosnę alianci przygotowani rozpoczną działania ofensywne. No i szanowni państwo, wówczas Francja była postrzegana, jak dzisiaj Stany Zjednoczone, jako główna siła militarna w wymiarze wojsk lądowych w Europie. Wielka Brytania, marynarka brytyjska i dominia brytyjskie. Takim przeświadczeniem żył świat i żyli Polacy, a rzeczywistość była jakże bardziej odmienna, rzeczywistość była jakże bardziej tragiczna. Zachodni alianci do wojny nie byli przygotowani i w wymiarze mentalnym, i operacyjnym. Tak więc oczekiwania, że na wiosnę nastąpi przełom w wojnie, istniały, ale nie miały one niestety potwierdzenia w rzeczywistości. No, powtarzano, tak, że im słoneczko wyżej, tym Sikorski bliżej, tak? Trzeba też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Mówimy o postrzeganiu pewnej sytuacji geostrategicznej, geopolitycznej, wojennej przez majora, przez oficera tak naprawdę niższego szczebla, którego kariera też była dość specyficzna. Jak popatrzymy sobie na rozwój kariery majora Dobrzańskiego, to od zwykłego legionisty, kawalerzysty, poprzez podoficera, później plutonowego, dość szybko mimo wszystko awansuje na pierwszy stopień oficerski. W 22 roku już jest rotmistrzem, ale dopiero po drugiej połowie lat 20. zostaje majorem. A później długo, długo, długo nic i tak naprawdę tę karierę wojskową kończy w stopniu majora. To było dość dziwne, bo raczej, skoro bardzo szybko został oficerem, wszystko wskazywałoby na to, że tą karierę rozwinie. I nie tylko dwie belki, dwie gwiazdki, czy też trzy gwiazdki, ale również może wyższe stopnie wojskowe byłyby dla niego pisane. Ale charakter majora Dobrzańskiego był bardzo skomplikowany. To był człowiek trochę taka zadziora, trochę człowiek wielkiej brawury, ale wielkiego sprzeciwu. Armia ma to do siebie, że sprzeciw podkomendnych nie jest akceptowany. Więc w pewnym momencie ta kariera majora Dobrzańskiego stanęła w jednym punkcie. Prześledzimy to, jak się ta kariera rozwijała. Bielsk, różne przydziały, z Hrubieszowem, z Wilnem, z Rzeszowem po drodze, prawda? Bardzo częste zmiany tych miejsc. Oczywiście żołnierz zawodowy jest żołnierzem mobilnym, ale u niego ta mobilność była aż za bardzo widoczna i często podyktowana tym, że w poszczególnych pułkach wchodził w konflikty z swoimi przełożonymi i dłuższe jego utrzymanie było niemożliwe. To była taka trochę dusza niespokojna. Ale wracając do września i października 1939 roku. To był zagończyk, to niewątpliwie, ale to był oficer niższego szczebla i on też miał inną perspektywę, on posługiwał się pewnymi sloganami. Dla niego walka do wiosny była rzeczą jak najbardziej konieczną, zasadną z punktu widzenia moralnego. Utrzymanie żołnierza w mundurze było właściwe i podejmuje taką decyzję. Emocjonalnie słuszną, w momencie kiedy się wiele rzeczy załamało, rozsypało, jeżeli chodzi o pewną również kwestię budowania tożsamości Polaków w tych trudnych czasach, kiedy naprawdę okupant wchodzi i żeby była jasność, wchodzą bardzo drastyczne represje. To jest zbrodnia pomorska, która trwa od pierwszych dni września, gdzie niemieckie oddziały z Elbszucu mordują Polaków. To są mordy na mieszkańcach Wielkopolski, Pomorza, Śląska. Do tego dochodzi jeszcze ta represja sowiecka, więc Polacy naprawdę dostają takim obuchem w tył głowy i potrzeba pewnego takiego dowodu, że ta Polska trwa, wizualnego dla zwykłych mieszkańców danego regionu. No i Hubal w tym wymiarze, takim moralnym, trafia w to, tą swoją decyzją, że zostajemy i funkcjonujemy, jak on to określił, oddział wydzielony Wojska Polskiego, sam przyjmuje pseudonim Hubal. Jednak co innego kwestie emocjonalne, moralne, a co innego kwestie pewnego wyczucia sytuacji i dostosowania się w wymiarze operacyjnym, a zwłaszcza taktycznym do zaistniałej sytuacji. I tutaj myślę i jestem tego zdania, że major Dobrzański popełnił w tym wymiarze pewien błąd, który później wyartykułują mu czynniki zwierzchnie ze strony Służby Zwycięstwa Polski Związku Walki Zbrojnej jako wskazujące, że konspiracja jest tą właściwą formą działania, a nie partyzantka w roku 1939-1940. Natomiast to właśnie w takich ramach aktywności, czyli wpierw rezerwowa brygada kawalerii, próba dotarcia do Warszawy, nieudana, próba przedarcia się na południe, ku granicy rumuńsko-węgierskiej, zakończona tym, że w Górach Świętokrzyskich podejmuje decyzję, że będzie tam trwał. To jest ta perspektywa września 1939 roku i właściwie października 1939 roku, perspektywa majora Henryka Dobrzańskiego.
Ja myślę, że jest to troszeczkę oddane, oczywiście może nie w podręczniku historycznym, ale jest taka książka Jacka Komudy, Hubal. Nie wiem, czy pan profesor miał przyjemność czytać. Trochę takie fantazje historyczne. W każdym razie jest to tam właśnie w ten sposób troszeczkę ujęte, że ten Hubal no niewątpliwie był jakby w zmierzchu swojej kariery, tak? W tym jego życiu prywatnym też nie za dobrze się działo i on we wrześniu 1939 roku, według Jacka Komudy przynajmniej, tak to jest przedstawiane w książce, troszeczkę szukał takiej nawet śmierci chwalebnej gdzieś tam na... Nie miał nic do stracenia. Na polu bitwy właśnie, takiej rehabilitacji może wewnętrznej, no bo to jednak dusza kawalerzysty gdzieś tam go poniosła pod koniec lat 30. Tutaj wejdę w słowo. To jest przede wszystkim oficer liniowy. To jest taki zagończyk, człowiek do walki stworzony. Jak uzmysłowimy sobie, że on, czy to w czasie walk przeciwko Ukraińcom w latach 18-19, czy to już w trakcie wojny, kiedy został przerzucony na odcinek wojny z bolszewikami i bierze udział w wyprawie kijowskiej, później w działaniach związanych z wycofywaniem się i z powstrzymywaniem zapędów bolszewickich, no to jest to człowiek, który udowadnia swoją postawą swoje wyszkolenie wojskowe, taktyczne i przede wszystkim taką odwagę. 4 krzyże waleczne. Do tego Virtuti Militari 5 klasy. I to w ciągu naprawdę 3 lat, niespełna, właściwie 2 lat, no to pokazuje, że to był człowiek siodła, człowiek szabli, człowiek karabinu, walczący żołnierz, nie od malowania trawy, nie od musztry paradnej, nie ołowiany żołnierzyk, ale człowiek walczący na linii. Tutaj też pojawia się taka ciekawa dosyć kwestia, bo nasi, przede wszystkim starsi słuchacze, pewnie mogą kojarzyć majora Hubala z filmów nakręconych jeszcze w okresie PRL-u. No i tak się składa, że w tych filmach bardzo często pomija się ten fragment życia Hubala związany z wojną polsko-bolszewicką, pomija się jego walki z Sowietami w samym 1939 roku, bo on w mniejszych lub większych starciach również i z Sowietami walczył. I teraz pytanie, no jak wyglądały te starcia? Jaka była rzeczywistość w kontraście do oczywiście tych filmów z okresu PRL? W 1939 roku to rezerwowa brygada kawalerii tak naprawdę taktycznie wycofuje się. Nie daje się pobić. Te jednostki tej rezerwowej brygady kawalerii operują też na kresach wschodnich, pacyfikują na przykład powstania, takie rebelie komunistyczne jak w Skidlu, zabezpieczają tyły, a później spychane przez Armię Czerwoną wchodzą w Puszczę Augustowską, później w kierunku na Warszawę próbują zmierzać, to o czym już opowiadałem. Natomiast jeżeli chodzi o tą rzeczywistość filmową, tak, no to proszę pamiętać, film Hubal jest bardzo dobrą produkcją. Jak na tamte czasy, a myślę, że jak na dzisiejszą kinematografię, to jest to produkcja, która może zachwycać. Tam jest pokazany wycinek z życia majora Henryka Dobrzańskiego. Właściwie tak naprawdę ostatnie jego miesiące. Z tego, z czego zasłynął Hubal. A więc prowadzenia działań partyzanckich. Proszę pamiętać, że w PRL-u, zwłaszcza w okresie oddziaływania na środowiska kombatanckie Mieczysława Moczara, powstawała taka próba wygenerowania, że nie było de facto podziału na Armię Krajową. Armię Ludową był szeroko pojęty ruch oporu, taki jeden wielki kociołek, gdzie wszyscy walczyli z hitlerowskim okupantem, nie z Niemcami, bo przecież istniało NRD po II wojnie światowej, więc w propagandzie komunistycznej operowanie, że byli Niemcy, to tak ciężko wchodziło, więc mówiono o hitlerowskim najeźdźcy, prawda? Rozmywano gdzieś tą odpowiedzialność na pewną tylko grupę polityczno-ideową i pokazywano tutaj ten fragment aktywności Hubala w kontekście walki z niemieckim okupantem. To się dobrze wpisywało. Bo proszę pamiętać, że Armia Krajowa, Związek Walki Zbrojnej wcześniej, to były struktury Polskiego Państwa Podziemnego, które tworzyły ruch podziemie w konspiracji. A konspiracja chodzi, siedzi cicho. Konspiracja przygotowuje się do czego? Do wybuchu powstania powszechnego. Więc nie można zrobić wcześniej żadnej ruchawki, żadnej akcji wielkiej, która spowoduje, że przede wszystkim okupant zrozumie, że ma przed sobą przeciwnika, zaraz nie tylko go zidentyfikuje, ale go zniszczy. Więc trzeba było siedzieć cicho, żeby w momencie przełomowym tak zwanego powstania powszechnego mieć kadry przygotowane do tego, że chwycą za broń i przeprowadzą powstanie, a później proces ODS-u, czyli odtwarzania sił zbrojnych. Więc wcześniejsza walka zbrojna, partyzancka, nie wchodziła w grę. Kiedy pojawiła się partyzancka komunistyczna w 1942 roku, komuniści będą lansowali hasło szybko do walki, idziemy bić się, teraz za chwilkę wygramy, skończy się wojna, co było kłamstwem, ale tak naprawdę nie chodziło komunistom, żeby pokonać Niemców. Chodziło tylko o to, i to była główna wytyczna Stalina, jaki dał dla Polskiej Partii Robotniczej i Gwardii Ludowej, macie zrobić na dalekim zapleczu frontu wschodniego bunt, powstanie. Chodziło o to, żeby kilka niemieckich dywizji musiało być wycofanych ze frontu wschodniego. To, że one przejadą się po Polakach, zrobią
miazgę z Polaków, z tychże powstańców, to nie było istotne dla Stalina. Chodziło o to, żeby na froncie wschodnim nacisk niemiecki zelżał. Komuniści robią taką akcję na zasadzie walka tu i teraz, nie patrząc na to, że tak naprawdę nie jesteśmy do tej walki przygotowani. I po latach Moczar właśnie lansuje poprzez kinematografię, piśmiennictwo, wszelkie takie wspomnienia, działania gloryfikujące walkę zbrojną. I tutaj Hubal mu pasuje. Pasuje, bo to jest walka zbrojna od samego początku i tam jest nawet pokazana kwestia, która będzie z marca 40 roku, kiedy pojawia się w miejscu stacjonowania oddziałów Hubala właśnie Leopold Okulicki. Wtedy prędzej był dowódcą okręgu Służby Zwycięstwa Polski w Łodzi, później kierował tymi strukturami w ramach Związku Walki Zbrojnej i on przekazuje rozkaz dowódcy ZWZ na teren okupacji niemieckiej, czyli Grota Roweckiego, który wówczas funkcjonuje pod pseudonimem Rakoń, że nie ma być walki partyzanckiej. Ma być konspiracja, ma Hubal rozproszyć oddział. I ta sytuacja wykorzystana też w filmie miała pokazywać, że jest ten Hubal, który idzie, wskier powodzi, walczy, że to jest ta istota. Moczarowi to pasowało propagandowo, prawda? Natomiast film nie pokazuje tej drugiej istoty, że ta walka partyzantka była walką idącą w kierunku stracenia. Narażała ludzi w pewnym wymiarze na działania represyjne niemieckie. Ale też, proszę pamiętać, tam jest Kalankiewicz. Człowiek, który odchodzi od Hubala, zrobi później fenomenalne rzeczy, jako cichociemny, jako żołnierz Armii Krajowej na Nowogródczyźnie. A więc ludzie, którzy rezygnowali od Hubala, robili później wielkie rzeczy dla wielkiej sprawy, jako było przygotowanie polskiego państwa podziemnego do tego, aż państwo wyjdzie z konspiracji i podejmie realną, bieżącą walkę zbrojną w ramach powstania, czy też wzmożonej akcji sabotażowo-dywersyjnej Operacji Burza. Komunikat majora Hubala z 4 kwietnia 1940 roku. Niemcy jeszcze inaczej chcą nas zmusić do rozbrojenia się. Mianowicie grożą represjami wobec ludności cywilnej. Jest to postępowanie tak nieszlachetne i podłe, że tylko bestialstwo niemieckie może się na coś podobnego zdobyć. Ludność tym więcej jest niewinna, że mając do czynienia z oddziałem uzbrojonym, musi spełnić jego żądania. Komunikujemy, że za każdego człowieka, który ucierpiał z naszego powodu, będziemy mścić się bezlitośnie i równie sposobem niemieckim. Niech każdy żołnierz niemiecki dobrze się zastanowi, nim podniesie rękę na bezbronnego Polaka. Zanim przejdę właśnie do represji, bo represje gdzieś będą konsekwencją tego, oczywiście, że Hubal się pojawia w terenie, Hubal aktywnie działa, a okupant będzie próbował stabilizować swoje sytuacje i funkcjonowanie różnego rodzaju oddziałów, oddzielików, konspiracji, albo nawet grupy maruderów wojskowych, którzy gdzieś wracali do domu, było z punktu widzenia okupanta niedopuszczalne. Więc w momencie, kiedy się pojawia oddział, który później narasta, było rzeczą naturalną, że siły niemieckie podejmą działania antypartyzanckie, a w konsekwencji pacyfikacyjne. Hubal pod koniec października dociera do miejscowości Zychy, na zachód właśnie od Końskich i tam właśnie dąży do takiego uformowania struktur swojego oddziału. Dąży też do zorganizowania, tak my to nazywamy, siatki, czyli terenowych struktur, które będą zabezpieczały funkcjonowanie oddziału partyzanckiego i dzięki temu powstają takiego placówki. Między powołał placówkę w Dziadku, w Radoszycach, w Lipie, w Zychach. To tam też przez te placówki miejscowa ludność mogła docierać do jego oddziału. To były też takie komórki werbunkowe, jednocześnie oko i ucho na danym terenie, którym operował oddział Hubala. Nawiązuje też kontakty z miejscowymi organizacjami konspiracyjnymi, bo proszę pamiętać, powstają organizacje centralne, tak jak Służba Zwycięstwa Polski, ale jak grzyby po deszczu pojawiły się różnego rodzaju lokalne inicjatywy. Niektóre też miały swoje fundamenty w dywersji pozafrontowej, która od lat 20. w oddziale drugim sztabu generalnego, czyli w wywiadzie polskim, formowała się na wypadek zajęcia terytorium Polski przez jakiegokolwiek okupanta. Więc tak zwana dywersja pozafrontowa, zespoły ludzkie przygotowane do tego, aby po działaniach symetrycznych przejść do działań asymetrycznych, konspiracyjnych. Te struktury istniały, więc one też tworzyły w różnych obszarach kraju ogniwa konspiracyjne. I
Tak też się złożyło, że Hubal z takimi podmiotami, taką organizacją jak Orzeł Biały w Skarżysku Kamiennej, nawiązał kontakt, ale również z elementami Służby Zwycięstwa Polski w Kielcach. A że Służba Zwycięstwa Polski pretendowała do tego, aby być organizacją centralną, to wiadomo było, że prędzej czy później nastąpi próba zdominowania w wymiarze operacyjnym i rozkazodawczym, dominowania przez SZP oddziału Hubala. Hubal, szanowni państwo, na początku, w listopadzie, stara się nie angażować w działania antyniemieckie. Buduje siatkę. Samoobrona tak, ale specjalne szukanie boju po to, żeby walczyć z Niemcami, to jeszcze nie wchodziło w grę. I to jest widoczne w postępowaniu Hubalczyków. Niemcy, na przykład we wsi Cisownik, po raz pierwszy nawiązali, tak byśmy to ładnie się nakreślili, kontakt bojowy, ogniowy z oddziałem Hubala. Kompania policji niemieckiej po prostu naszła na miejsce stacjonowania Hubala i wywiązała się pierwsza strzelanina, doszło do pierwszej konfrontacji i też uzmysłowiło to Hubalowi. Nie ma czegoś takiego w jego taktyce działania jak stałe miejsce przebywania. On musi tak naprawdę być bardzo, ale to bardzo mobilny. I to ze względu nie tylko, że stała baza to będzie łatwy cel dla sił przeciwnika, że ten przeciwnik go znajdzie, zlokalizuje i zdewastuje biologicznie siłą militarnie, ale również przede wszystkim, że obecność jego to jest obciążenie dla miejscowej ludności. Obciążenie, jeżeli chodzi o możliwość niemieckich represji, ale również obciążenie zwykłe żywnościowe. Tak, w tych ciężkich czasach. Więc on stosuje taktykę, szanowni państwo, przemieszczania się i ucieka z rejonów zagrożonych, przenosi się już w listopadzie do Lasów Spalskich, na pogranicze powiatów Opaczyńskiego i Koneckiego. Tam będzie stacjonował do wiosny 40 roku. Pod koniec stycznia 40 roku jego ten oddział wydzielony Wojska Polskiego będzie liczył około 30 osób, ale miesiąc później, czyli już w lutym, pod koniec lutego 1940 roku, kiedy będzie stacjonował w gałkach krzczonowskich, pod jego rozkazami będzie już służyło 320-330 osób, czyli tak naprawdę duża formacja zbrojna. Powstały szwadrony kawalerii, powstał pluton CKM-ów, powstała kompania piechoty, więc tak naprawdę miał już mniej więcej uformowaną strukturę na poziomie taktycznym, którą wykorzystywał do swoich działań operacyjnych. I tutaj właśnie jest to wydarzenie z 13 marca 1940 roku, o którym już powiedziałem państwu, że w miejscu stacjonowania Hubala przybywa Leopold Okulicki, postać znana w polskiej historii, człowiek, który był rozpoznawalny również w kręgach wojskowych, bo to nie był niszowy oficer, ale kiedyś był dowódcą okręgu korpusu, a więc oficer dość ważny, pojawia się i, szanowni państwo, informuje właśnie, że Hubal zgromadził nazbyt dużą grupę żołnierzy, że ona po prostu jest tutaj siłą, ale przeciwnik dysponuje znacznie większymi środkami materiałowymi i ludzkimi i w krótkim odstępie czasu nie tylko zlokalizuje poprzez zwiad ludzki bądź samolotowy, zlokalizuje miejsce stacjonowania pod oddziału Hubala, a wówczas zgromadzi swoje środki i kwestią czasu, dni, może kilku tygodni, będzie jak tych ludzi Hubal wytraci, a przeciwnik tak naprawdę sprawę zakończy wedle własnego planu. Rozkaz majora Dobrzeńskiego z 14 marca 1940 roku. W myśl zarządzeń wydanych mi wczoraj, jakoby będących intencją naszego rządu Szplitej we Francji, ma mój oddział rozwiązać. Ponieważ sam rozkazu tego nie wykonam, pozostawiam wyżej wymieniony rozkaz oficerom i szeregowym do przedyskutowania i postąpienia tak, jak uważają za stosowne. Poszła więc informacja, że Hubal ma oddział rozpuścić, ludzi chętnych do dalszej pracy konspiracyjnej wykorzystać w kierunku właśnie tejże pracy konspiracyjnej, czyli zamelinować, przeczekać, broń, zakonserwować i schować, bo ona się przyda w kolejnych tygodniach. No i proszę sobie wyobrazić, że z tego oddziału Hubala zostaje 70-80 żołnierzy, reszta rozchodzi się. Niektórzy są wykorzystani do pracy konspiracyjnej, inni po prostu, widząc, że partyzantka to nie jest śpiewanie piosenek przy ognisku, zbieranie runa leśnego, ale że partyzantka to ciągłe przemieszczanie, nocne marsze, ukrywanie się, to chłodno, głodno, to wszy, brudna bielizna, zawszona bielizna. To są te rzeczy, tak, które powodowały, że ten żołnierz był wyczerpany. Kiedy mógł tak naprawdę się higienicznie poprawić? W miejscach, gdzie stacjonowałby trochę dłużej, żeby się przeprać, umyć i tak dalej. Ale znowu to powodowało, że przeciwnik się pojawi i będzie to zagrożenie i dla pododdziału, czy też oddziału, i dla miejscowej ludności. Więc wiele osób tak naprawdę odchodzi z oddziału Hubala,
wybiera coś, co Hubal uznał za niegodne oficera. Służbę w konspiracji. Ale to nie jest tak, że tylko Hubal miał takie dylematy. Ja tam pamiętam taką ze źródeł i opisów sytuację, kiedy właśnie pułkownik Rowecki, który po walkach, kiedy był dowódcą pancerno-motorowej brygady warszawskiej, przedostał się po tych walkach do Warszawy, nawiązał kontakty. Jego myślą było to, żeby po prostu przez granicę z Rumunią, Węgrami dostać się do Francji i już planował tak naprawdę, nawiązywał kontakty po to, żeby iść w kierunku tej armii, która miała powstawać we Francji. I wówczas też zaproponowano mu pozostanie w kraju i podjęcie działań konspiracyjnych dla oficera zawodowego. To było coś dziwnego, nie tylko tyle, że nie będzie walczył w mundurze, ale że będzie musiał zmienić cały styl swojej działalności. Nauczyć się inaczej chodzić, szanowni państwo, inaczej ubierać, myśleć i być cywilem po to, żeby być na ulicy nierozpoznawalnym. I to był też dylemat pułkownika Roweckiego, ale on po prostu uznał, że sprawa państwa polskiego wymaga od niego służby w takich niekorzystnych warunkach. Hubal na to trochę inaczej patrzył. I z tych 70-80 osób Hubal uformułuje oddział. Tam będzie też pluton kawalerii, dwa plutony piechoty, drużyna CKM-ów, a więc będzie dalej się nastawiał na te trwanie do tej wiosny. To jest marzec 40 roku, 13 marca 40 roku. Kalendarzowa wiosna za chwilę zastuka i za chwilę też przyjdą kolejne informacje, że wiosna to nie sukces aliantów, a ich porażka. Znaczy, Niemcy, kiedy zorientowali się, że mają w terenie duże zgrupowanie partyzanckie, no to uznali za, nie tylko ze względów strategicznych, taktycznych, ale również takich propagandowych, za główny cel rozbicie tego oddziału. Dlatego też podejmują szeroko zakrojone działania represyjne w stosunku do okolicznej ludności. W rejonie stacjonowania Hubala są przeprowadzane łapanki na wywózki przymusowe w głąb Rzeszy, co powoduje, że niektóre pododdziały Hubala próbują przeciwdziałać takim działaniom, takim kompaniom karnym niemieckim wysyłanym w teren. Niemcy nabierają wówczas pewności, że w terenie jest duże zgrupowanie partyzanckie i przeprowadzają operację o kryptonimie 203, a więc na wiosnę 40 roku siły żandarmerii, 3 bataliony Wehrmachtu, 3 pułki SS tak naprawdę w różnym okresie czasu, ale to jest od 5 do 8 tysięcy ludzi zaangażowanych, przeszukiwanie terenu, zamykanie kotłów po to, żeby zlokalizować stacjonowanie oddziału Hubala i go rozbić. I przychodzą te ciężkie dni dla zgrupowania majora Hubala, a mianowicie 30 marca 40 roku pod Huciskiem Niemcy zdołali zlokalizować oddział i go okrążyć. Hubal podejmuje działania osłonowe, podejmuje walkę, udaje się Niemców odepchnąć, a przede wszystkim otworzyć sobie drogę dla odskoku. I to jest kwintesencja walki Hubala, bo jeżeli państwo szukają wielkich, spektakularnych sukcesów, takich w postaci pokonania przeciwnika, to one mają trochę inny charakter. To jest z jednej strony wybicie niemieckiej kolumny transportowej, ale to zawsze następuje w momencie próby szukania miejsc do odskoku. Sukcesem jest nie dać się pobić, nie dać się zamknąć w pułapce, nie dać się wybić, zgłuć bagnetami, wziąć do niewoli. I to jest ten sukces, a że przy okazji przeciwnik jest odepchnięty, że się uzyskuje przestrzeń operacyjną, w którą się wnika i ucieka w kolejne puszcze, to jest ten sukces Hubala. Są sukcesy taktyczne, bo nie oszukujmy się, sukcesy strategiczne nie osiąga się małym zgrupowaniem, to musiało być większe przedsięwzięcie. Tutaj mówimy o sukcesie taktycznym, nie dać się pobić, nie dać się zabić tego dnia. Co będzie następnego? To już jest historia, którą należy pisać na nowo. I to widać, szanowni państwo, pod bojem notabene zwycięskim, bo nie udało się Hubala pobić, zwycięskim dla Hubala, pod Huciskiem. On odskakuje w kierunku wsi Szałas, a tam znowu 1 kwietnia. Niemcy znowu go dopadają, dochodzi do ciężkich walk z Wehrmachtem. Znowu z tego starcia Hubal wychodzi, powiedzmy, zwycięsko na ten sposób, że dokonuje wycofania oddziału odskoku, zachowuje spójność swojego zgrupowania na tyle, że jeszcze jest w stanie prowadzić działania partyzanckie, ale nie oszukujmy się, szanowni państwo, żołnierzy rannych pozostawia się nieraz na boju, bo nie zawsze jest szansa ich ewakuowania. Kolejne tereny są już przez Niemców zajęte, czyli ta płaszczyzna operacyjna jest coraz mniejsza. Ranni w oddziale, których udało się ewakuować, to trzeba ich pozostawiać po melinach, prawda? I też nie ma człowiek pewności, czy po tym, jak się ich pozostawi u gospodarzy, zamelinuje, czy oni za jakiś dzień, dwa nie zostaną przez Niemców wyłapani, prawda? I nie będą albo zamordowani, albo nie będą źródłem informacji do tego, gdzie był oddział i w jakim jest stanie. Więc Hubal pewnie miał taką świadomość, że gdzieś ta walka zmierza powoli do takiego tragicznego końca, zwłaszcza, że ta operacja niemiecka była prowadzona na bardzo, ale to bardzo dużą skalę. I jak do tego dołożymy jeszcze jedną straszną rzecz, a mianowicie Niemcy
szukając Hubala, walcząc z nim, działają represyjnie w stosunku do miejscowości, w których nie tylko znaleziono żołnierzy Hubala, albo pojawiły się informacje, że był tam Hubal, ale które znajdowały się w pobliżu operowania oddziału Hubala. I od 30 marca do 11 kwietnia 1940 roku Niemcy przeprowadzili takie zmasowane akcje pacyfikacyjne, które polegały na tym, że miejscowości były otaczane, ludność mordowana, kobiety, dzieci, głównie mężczyźni, a później ta miejscowość całkowicie niszczona. I te miejscowości, szanowni państwo, to Adamów, Ugałki, Chrzczanowskie, Hucisko, Królewiec, Skłoby, Smyków, Szałas Stary, 712 osób zostało zamordowanych w wyniku niemieckich działań pacyfikacyjnych. Kolejna duża grupa ludzi została po prostu aresztowana, albo do więzień, albo wysyłana, szanowni państwo, do obozów koncentracyjnych, a to oznaczało, szanowni państwo, że te represje uderzały w ludność cywilną. Po co? To był taki sygnał dla ludności. Pomagacie Hubalowi? To spotka was ciężki los, Hubal was nie obroni. I, szanowni państwo, trudno jest nam dzisiaj ocenić właśnie postawy ludności, bo ten hura optymizm pierwszych dni okupacji, jesieni, kiedy partyzanci w polskich mundurach pojawiali się, ten optymizm gdzieś po tych represjach na wiosnę 1940 roku zniknął. Te represje zmodyfikowały całkowicie postrzeganie też partyzantki w tym rejonie. To nie jest tak, że wszyscy byli fanami partyzantki. Ludzie też chcieli przeżyć, przetrwać. Skoro wojna miała się zakończyć na wiosnę, to po co drażnić okupanta, prawda? To są też takie hasła, które gdzieś się tam pojawiały i później będą przebijały w różnego rodzaju relacjach. Więc Hubal, jego pozycja taka, nazwijmy to, może to nie jest adekwatne do czasów okupacyjnych, prospołeczna zaczęła spadać, bo za jego obecnością, chciano bądź niechciano przez miejscową ludność, pojawiły się represje. I tutaj wtedy właśnie pojawia się ten głos rozsądku polskiej konspiracji. Nie jesteśmy w stanie ochronić swoich obywateli. Nie jesteśmy w stanie ochronić swoich pododdziałów, więc musimy być w głębokiej konspiracji. Przeciwnik nie ma wiedzieć, że my istniejemy. Mamy się szkolić, gromadzić po to, aby w momencie przełomowym zadziałać. Partyzantka nam jest niepotrzebna. Oczywiście proszę pamiętać, że partyzantka będzie powstawała żywiołowo, ale Armia Krajowa zgodę na ruch partyzancki da dopiero w 1943 roku. To będzie konsekwencja z jednej strony tego, że w lasach będą biegały bandy rabunkowe, partyzantka sowiecka i trzeba będzie stworzyć im przeciwwagę. Konsekwencja tego, że już na Kresach Wschodnich ta partyzantka będzie Polska istniała i że po prostu bardzo była też duża rzesza ludzi spalonych, których trzeba było wysłać do lasu. Ale w roku 1940 partyzantka nie była przez Związek Walki Zbrojnej akceptowana. I doświadczenia Hubala z wiosny 1940 roku potwierdzały, że akurat to Kulicki, Rowecki mieli rację, a niekoniecznie ten major. Stefan Grot-Rowecki. Meldunek numer 17 z 15 kwietnia 1940 roku. W końskim niepoczytalne wystąpienia Hubala, który dwukrotnie nie usłuchał rozkazu rozwiązania partyzantki i zainicjował wystąpienia zbrojne, krótkotrwałe, okupione życiem wielu chłopów, rozstrzelanych po okolicznych wioskach. Hubala ścigam, chcę go wysłać za granicę, w przyszłości oddam pod sąd. Niemcy nazywali go szalonym majorem, ale proszę pamiętać, to dobry polski patriota, walczący o wielką sprawę Polski, ale niekoniecznie rozeznany w tej sytuacji nowej rzeczywistości okupacyjnej i w tej formule, jaką należało walkę przyjąć z okupantem. I co się dzieje dalej? Po tych niemieckich pacyfikacjach ten teren jest dla oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego coraz mniejszy, mniejszy, niechętny i żołnierzom tak naprawdę brakuje sił do dalszej walki, są moralnie zdewastowani, bo po nawet sukcesach tak naprawdę znajdują się w takim operacyjnej klęsce, bez szans na dalsze przetrwanie. Pod koniec kwietnia Hubal ze swoimi ludźmi dociera w Lasy Spalskie i tam nad ranem 30 kwietnia znajduje się w rejonie Anielina. I obława niemiecka zastaje go właśnie na tym biwakowaniu. Pierwsze salwy zabijają jego i jego, nazwijmy to adiutanta, takiego luzaka, który odpowiadał za jego konia. Oddział się rozpieszczał, części udało się przeżyć. Później próbowali kontynuować dalszą walkę. Ci żołnierze, którzy ocaleli tego starcia pod Anielinem, nawet wydali taki komunikat, przyznali się, że major Hubal nie żyje. Zapowiadali dalszą walkę, ale tak naprawdę, nie oszukujmy się, to była już nieliczna grupa. Za chwilkę pojawił się komunikat, że Francja padła. To są kwestie dni, prawda, tygodni, więc w tej atmosferze takiej letniej już, że alianci na zachodzie przegrali. Kontynuowanie walki w mundurach w imię idei majora Hubala było bezsensowne i ci ludzie angażują się później w różnych organizacjach
niepodległościowych. Niemcy dość szybko propagandowo postanowili wykorzystać kwestię tego, że zabili Hubala, ujawnili tę kwestię. Zwłoki przywieźli pierw do Studziany i później do koszar w Tomaszowie Mazowieckim po to, żeby, i też robiono fotografię, żeby udokumentować, że ten major, który był dla nich takim przekleństwem i pewnym symbolem dalszego oporu takiego z bronią w ręku Polaków, że ten major już nie żyje, a więc opór już nie ma najmniejszego sensu. Z komunikatu żołnierzy oddziału wydzielonego Wojska Polskiego. Zginął człowiek, który swej przysięgi żołnierskiej nie złamał. Honoru polskiego żołnierza nie splamił. Zostaliśmy my, tracąc w nim przyjaciela, ojca, a przede wszystkim, w całym tego słowa znaczeniu, dowódcy. No tutaj też warto wspomnieć, że faktycznie tych zwłok majora Hubala to nie odnaleziono. Są pewne poszlaki prawdopodobnie, ale no nie zostały one jeszcze udokumentowane, potwierdzone. No ale też pytanie, panie profesorze, skoro Niemcy zadbali o to, by te miejsce pochówku nie było znane opinii publicznej, to czy faktycznie obawiali się może trochę tej legendy, tego powiedzmy ducha polskiego, patriotyzmu polskiego w narodzie, że mogą być organizowane pewnego rodzaju pielgrzymki, że to będzie faktycznie symbol dalszej walki z okupantem? Odpowiadając na pierwsze pytanie, przede wszystkim przez wiele, wiele, wiele lat miejsce spoczynku ciała majora Dobrzańskiego nie było znane. Badacze, historycy, rekonstruktorzy historii, grupy rekonstrukcyjne poszukiwały. Miałem informację o kilku takich inicjatywach, gdzie w miejscach, gdzie spodziewano się, że spoczywają szczątki majora Dobrzańskiego, wydobyto szczątki, pewne kości, które wskazywałyby, że to jest mężczyzna powyżej 40 roku życia, i one były oddawane do badań genetycznych i ciągle czekamy na taką informację zwrotną, czy akurat to, co znaleziono w jednym z kościołów, gdzieś zamurowane jakieś szczątki w murze, w ścianie, czy to są te ukryte szczątki z majora, czy też inne wykopane szczątki. Na ten temat nie mam potwierdzonych informacji, natomiast jedno jest pewne. Poszukiwania trwały i teraz muszą zadziałać czynniki naukowe, czyli badania genetyczne, które potwierdzą, czy mamy do czynienia z odkrytymi szczątkami, czy to są szczątki tego bohatera. Natomiast odnośnie do drugiego pytania pana redaktora, czy Niemcy bali się jego legendy? Tak, oczywiście. Proszę pamiętać, że z jednej strony major Dobrzański swoją działalnością spowodował, że Niemcy dostali impuls do przeprowadzenia pacyfikacji, ale żeby była jasność, to Niemcy mordowali, to Niemcy dokonywali mordów, aresztowań i pacyfikacji. To jest odpowiedzialność niemieckiego dowództwa, niemieckiego narodu, niemieckich zbrodniarzy. To bez dwóch zdań. I mając na uwadze, trzeba też pamiętać, że ludzie co prawda doświadczali tego wszystkiego i gdzieś tam kołatało w tyle głowy, że gdyby nie było Hubala, to by te represje nie przyszły. Może by nie przyszły w 40 roku, a 42 albo 3, kiedy się rozwijał ruch partyzancki, prawda? Więc tam ci, którzy doświadczyli tych niemieckich zbrodni, mogli gdzieś winić majora Hubala. Ale niewątpliwie on stał się symbolem bezwzględnej walki z przeciwnikiem, bezwzględnej, jeżeli chodzi o okoliczności, takiej walki bezkompromisowej, w której nie dopuszczał faktu, że można walczyć konspiracyjnie, był zwolennikiem otwartej walki w polskim mundurze z biało-czerwoną na ramieniu. I ten symbol czasami w czasie okupacji jest gorszy niż niejedne oddziały. Dlaczego? No bo on buduje ideę, myśl, która gdzieś powoli będzie kiełkowała jako legenda wśród ludzi, którzy Hubala na oczy nie widzieli, ale będzie w nich działała. Czy by w miejscu pochówku jego były takim, powiedzmy sobie, jeden oficjalny grób złożyli, zasypali i wszyscy wiedzą w okolicy, że tam spoczywa Hubal, czy byłyby tam pielgrzymki? Z jednej strony tak, może by ktoś złożył kwiata, zapalił znicz. Z drugiej proszę pamiętać, że obawiano by się też represji niemieckich, którzy obserwacji tego grobu, aresztowań różnego rodzaju osób, które by tam podchodziły. To jest jedna rzecz. Więc pielgrzymki w takim znaczeniu naszym dzisiaj z punktu widzenia wolnego świata nie wchodziłyby w grę. Ale Niemcy chcieli zabić pamięć o nim, tak? Nie ma ciała, nie pamiętamy. Inna rzecz.
Nie ma ciała, wyrzucamy go jak śmiecia. My go traktowaliśmy jak śmiecia. To była ta retoryka niemiecka. To, że nazywali go szalonym majorem, z jednej strony to było takie uznanie, bo widzieli w nim takiego zagończyka, z którym im walczył. Ale z drugiej nie traktowali go w sposób zacny. To dla nich był przeciwnik, którego tak jak całe polskie podziemie, cały polski ruch walki przeciwko niemieckiej agresji należało zgnieść. Tutaj żadne altruizmy, humanitaryzmy, sprawy honorowe nie wchodziły. Honor, a żołnierz niemiecki, czy też niemieckie siły bezpieczeństwa, to są dwa różne systemy wartości. Coś takiego jak honor, słowo honoru nie funkcjonowało w tym świecie, więc ich stosunek do Hubala był jak najbardziej niechętny, wrogi, a do jego pamięci również. Żeby była jasność, tą samą metodę wyrzucania na śmieci bohaterów, żeby nie było oporu, żeby nie było myśli i chęci do oporu, stosowali komuniści z UB, KBW, z NKWD w stosunku do żołnierzy wyklętych, prawda? Stąd dopiero duży projekt IPN-u, Instytutu Pamięci Narodowej i profesora Szwagrzyka, poszukiwań bohaterów, szczątków ich i oddawania pamięci tymże bohaterom, dopiero pokazuje skalę tego komunistycznego przedsięwzięcia, jakim było spychanie pamięci żołnierzy gdzieś w nicość. To samo robili Niemcy, to samo robili komuniści, sowieciarze. A więc chce się zabić ducha, to czasami trzeba taki symbol gdzieś zgnieść, rzucić do bagna, żeby duch narodu nie miał takiego symbolu, na którym będzie budował swoją tożsamość i chęć do walki. Ale ten duch mimo wszystko wydaje się, że przetrwał. I tutaj już pojawia się kolejne pytanie. Czego nas dzisiaj, współczesnych żołnierzy, może nauczyć ta postawa Hubala, majora Dobrzeńskiego i innych, powiedzmy, dowódców polskich sił zbrojnych działających w konspiracji oczywiście, tak? Patronem naszej brygady jest przecież kapitan Gracjan Klaudiusz Fruk. To kolejna osoba bardzo mocno zasłużona tej sprawie polskiej, kolejna osoba zabita oczywiście przez zbrodniczy reżim, tym razem komunistyczny. Jakie wnioski możemy wyciągnąć? Przede wszystkim odnosząc się do tego, jakim przykładem może być major Dobrzański, przede wszystkim człowiekiem poświęconym dla sprawy Polski. To jest tak, jak żołnierz chce iść tylko do służby, żeby w niej pracować, no to pomylił się z rolą swoją życiową. Dobrzański, szanowni państwo, mimo jego ciężkiego charakteru, o czym już mówiłem, o tym, że gdzieś jego awanse się zatrzymały, że wędrował po różnych koszarach, garnizonach, bo nigdzie nie mógł stale zagrzać miejsca, bo wchodził w konflikty, w jakieś dość dziwne interakcje z swoimi przełożonymi, to abstrahując od tej, powiedzmy sobie, trochę negatywnej strony majora Dobrzańskiego, to miał jeden element, który powinien się znaleźć w życiu każdego żołnierza zawodowego, czy też Wojsk Obrony Terytorialnej, że niezależnie od sytuacji trzeba zmierzyć się z wyzwaniem. Dobrzański był takim przykładem oficera liniowego, walczącego, ale miał jedną rzecz, której państwu bym nie polecał. Nie słuchał się swoich dowódców. Nie zawsze dowódcy mają rację, ale w wojsku jest hierarchia, więc jest rozkaz, jest rozkazem. I Dobrzański tutaj trochę samowolą grał, abstrahując od tego, że był wielkim patriotą i dobrym żołnierzem w linii. Myślę, że wielu z państwa żołnierzy chciałoby mieć takiego oficera, który w linii ich tak poprowadzi. Walki, o których mówiliśmy tutaj, te toczone we wiosnę 40 roku, pokazują, że on potrafił z większym przeciwnikiem doprowadzić do tego, że jego pozycje nie zostały rozbite, przeciwnik został odepchnięty, a ludzi z kotłów wyprowadzał. Służba pod takim oficerem to jest zaszczyt. To jest dobry oficer na wojnę symetryczną, prawda? Natomiast w przypadku konspiracji, przepraszam, dusza niespokojna się do konspiracji, jak sam mówił, nie nadawał. I pod tym względem są to inne charakterologicznie postacie i postawy niż na przykład Kalenkiewicza, Roweckiego, czy nawet Okulickiego, czy wielu, wielu, wielu innych ludzi, którzy tworzyli konspirację i w niej osiągali wielkie rzeczy dla sprawy Polski. Dobrzański jest symbolem takiej walki, która polega na tym, że idziemy w skier powodzi. Wszyscy mówią, że się nie uda, on mówi, że damy radę. To trochę mi przypomina sytuację z powstańcami warszawskimi, kiedy już wszystko się sypało, kiedy już był ten nawet wrzesień 44 roku, walki ciężkie na Czerniakowie, a oni idą w skier powodzi. Walczą, 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 licząc, że jeszcze coś się uda, że może desant Zawisły coś uratuje, zmieni. I to jest ta gdzieś ta mentalność, tak? Że już jak jestem na takich pozycjach, to krok w tył to będzie coś, co spowoduje, że nie będę mógł sobie spojrzeć w twarz, patrząc w lustro, prawda? I Dobrzański jest takim przykładem oficera, trochę niesubordowanego, oficera, który trochę jest takim balastem dla swoich dowódców. Bo jest to ciężar, kiedy ma się oficera podwładnego, który krytykuje, odrzuca rozkazy, bo ich nie wykonuje, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, tak?
wrzesień 1939 roku i sytuacje już okupacji były sytuacjami kryzysowymi, które gdzieś tam ten system dowódczy, hierarchiczny zdekomponowały. I tutaj Dobrzański był takim oficerem trochę destrukcyjnym, ale z drugiej strony jest ta jego wola walki i coś, co jest bardzo pożądanego. Kiedy wszyscy mówią, nie udało się, są załamani, jest takie poczucie upadku, część poległa na frontach kampanii wrześniowej, część znalazła się w niewoli, czy to sowieckiej, czy niemieckiej, szuka czegoś nowego w konspiracji, część próbuje się przedostać na zachód, to on jest taki, który mówi, nie, ja w tym miejscu, tu i teraz będę walczył, to jest najprostsza metoda, jaką mogę zasłużyć się Polsce. Taka idea romantyczna, można powiedzieć. Trochę tak, tylko zawsze będę podkreślał, romantyzm jest dobry indywidualnie. Kiedy bierze się odpowiedzialność za swoich podkomendnych, to trzeba założyć, że nie wysyłamy ich tylko na śmierć, ale po to, aby a. przetrwali, bo tylko żywy żołnierz się liczy, bo on będzie w stanie służyć tej najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dobrze, ale oczywiście też żołnierz, który tą niepodległość wywalczy. No i tu też taka może końcowa dygresja z mojej strony, że to jest kolejny przykład na to, że historia, życie, rzeczywistość często nie są czarno-białe, że przywdziewają pewne odcienie szarości i naprawdę nie można wszystkiego tak zero-jedynkowo oceniać, że wszystkie te aspekty trzeba sprawdzić i to jest duże wyzwanie dla wszystkich żołnierzy, dla ludzi, dla patriotów, którym zależy naprawdę na dobru Polski, aby brać te wszystkie czynniki pod uwagę i dopiero wtedy wysuwać opinię. Postać Henryka Dobrzańskiego, jeszcze tutaj dodam, na pewno nie jest zero-jedynkowa. Ona jest w wymiarze charakteru bardzo skomplikowana, ale jest jeden element, gdzie ten system zero-jedynkowy funkcjonuje. To był polski patriota, polski żołnierz, polski bohater, który oddał życie za wolną, niepodległą Polskę. I to jest ta wartość najważniejsza dla każdego żołnierza, służyć ojczyźnie. Kwestie charakterologiczne są kwestie już, które schodzą na drugi plan. W tym wymiarze major Dobrzański służył ojczyźnie tak, jak najlepiej rozumiał. Chociaż z punktu widzenia Okulickiego, Roweckiego ta służba może nie była aż tak dobrze postrzegana, ale major Dobrzański uważał, że tak najlepiej przysłuży się ojczyźnie. I tak jak pan powiedział, nie ma sytuacji takich czarno-białych, jeżeli chodzi o postawy, charaktery. Dotyczy to i Dobrzańskiego, i dotyczy różnych bohaterów, nawet tych, którzy są patronami wielkich jednostek wojskowych. W dzisiejszym programie gościliśmy profesora Karola Sasewicza z Instytutu Historii UWM w Olsztynie, naczelnika delegatury IPN w Olsztynie. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu za uwagę. Archiwalne audycje z cyklu Żołnierskie Historie, Żołnierska Przyszłość znajdą państwo na stronie radia UWM-FM w zakładce podcasty. Radosław Lech, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. Do usłyszenia. Żołnierskie Historie. Żołnierska przyszłość.